zasadzie jedziemy już 29 raz. Wychodzimy z czeskiego Cieszyna i wychodzimy w sobotę. Część pielgrzymów zbiera się z różnych stron Zaozia już dzień wcześniej, w piątek. Teraz tak to wygląda, że rzeczywiście od kilku lat chodzi wyłącznie grupa z Jabłonkowa, bo grupa od Karwiny akurat wypadła, ale daj Boże kiedyś znowu wróci. W piątek się zbieramy właśnie z różnych stron na terenie Cieszyna i w sobotę jest wymarsz, w czwartek na Częstochowskie, do Częstochowskiej Jasnej Góry dochodzimy. Program. Wydaje mi się, że nie jest jakiś wyjątkowo oryginalny, jeśli chodzi o takie standardowe pielgrzymkowe programy. W zasadzie przez całą drogę śpiewamy, modlimy się. To, co jest takie rzeczywiście specyficzne dla naszej pielgrzymki, to, że choć jest od początku pielgrzymką Polaków z Zaodzia, od zawsze byliśmy bardzo otwarci na pielgrzymów Czechów. Niekoniecznie zaoziańskich, także gdzieś z głębi Republiki Czeskiej. A że są to osoby, które językiem polskim nie władają, nie znają też Gwary Cieszyńskiej z oczywistych względów, bo jeśli przybyli od Pragi, to nie mieli okazji kiedykolwiek poznać, to staramy się pewne punkty programu po prostu ustanawiać konsekwentnie w języku czeskim. I tak od dobrych paru lat jutrznia zawsze jest po czesku. Modlitwa różańcowa jest prowadzona w różnych językach na zmianę, co myślę, że jest też taką okazją, żeby uczyć się tej braterskiej miłości, otwartości na drugiego, a w takim kontekście pielgrzymkowym to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy rzeczywiście uczyli się tego szacunku, miłości, jedności mimo tych wszystkich różnic, bo przecież łączy nas jeden cel. A tegoroczne hasło pielgrzymki to zjednoczeni w duchu, więc tym bardziej w tym roku myślę, że odkrywanie piękna jedności w różnorodności jest bardzo ważne. Zgłoszonych osób w tym roku jest niespełna 100. Zazwyczaj było tak, że sporo osób dopisywało się w trakcie pielgrzymki. Staraliśmy się ograniczyć ten proceder, bo to jest jednak trudne dla organizatorów w momencie, kiedy oni przed pielgrzymką nie wiedzą, ilu osób się spodziewać. Więc myślę, że dużo osób nie przybędzie, ale nieznacznie, przypuszczalnie jednak 100 osób przekroczymy. To jest taka, myślę, optymalna grupa, bo jest bardziej mobilna, prostsza do opanowania przez porządkowych, a z drugiej strony też prościej się wzajemnie poznać. Nawet jeśli jest ktoś, kto idzie po raz pierwszy, a takich osób co roku jest sporo, w momencie, kiedy idą z grupą 100 osób, w ciągu tych 6 dni pielgrzymowania naprawdę mogą zintegrować się z każdym członkiem wspólnoty pielgrzymkowej, co jest bardzo ważne, bo zupełnie inaczej przeżywa się pielgrzymkę, kiedy idzie się tak rodzinnie, a nie zupełnie anonimowo. Trasa, przystanki praktycznie tak samo jak ta cieszyńska pielgrzymka. Tak mi się wydaje, chociaż przyznam szczerze, że ja nigdy z cieszyńską pielgrzymką nie szedłem. Ja od początku swojego pielgrzymowania do Częstochowy chodziłem z Zaodziem, więc tak słyszałem, ale z autopsji nie znam. Dziewiąta. Tak mi się akurat złożyło, że jak poszedłem po raz pierwszy, to już potem chodziłem co roku, więc w zasadzie od 2011 roku chadzam już rok rocznie. Bardzo ważne jest to, żeby jakakolwiek inicjatywa, nawet niszowa, choć nie wiem, czy pielgrzymka z Zaozia jest taką niszową inicjatywą, ale żeby rzeczywiście dbała o swoje zaplecze medialne. Więc wszelkich starań dokładamy, żeby na bieżąco przynajmniej takie szczątkowe relacje zdjęciowe, transmisje na tym fanpage'u się znajdowały. Pierwsza pielgrzymka Zaozia Jasna Góra. Z całego serca zachęcam wszystkich, którzy nie mogą z nami uczestniczyć w pielgrzymce, żeby śledzili nasze postępy w drodze na Jasną Górę.